Jim Black był jednym z duchownych, który pracował z młodzieżą w Londynie. Było to wiele, wiele lat temu. Prowadził spotkania dla młodzieży, dla dzieci. I któregoś dnia, przechodząc do kościoła w tej najuboższej dzielnicy Londynu, bo tam pracował, zobaczył na schodach jednego z mieszkań dziewczynkę, która bardzo ubogo ubrana siedziała, czasami pokaszliwała. Zaprosił ją na te spotkania. Zgodziła się chętnie. Żyła bardzo ubogo, razem ze swoją rodziną, gdzieś w suterenie, gdzie naprawdę nie było łatwo. Zaprosił ją na te spotkania i bardzo się jej na nich spodobało. Mieli taki zwyczaj, że zawsze na początku spotkań Jim Black sprawdzał listę obecności. Ale kiedy pytał daną osobę, wyczytując jej imię i nazwisko, nie należało wtedy powiedzieć jestem albo obecny, tak jak to często dzisiaj w szkołach jest, ale należało zacytować jakiś fragment z Biblii. I kiedy pytał daną osobę, wyczytując jej nazwisko, ta wstawała i recytowała z pamięci jakiś fragment ze Słowa Bożego. I tak było na każdym spotkaniu. Tej dziewczynce bardzo spodobało się na tych spotkaniach. Była wspaniała atmosfera. Miała to, czego nie miała w domu. Miała to, czego nie miała w swej ubogiej, brudnej dzielnicy. Wszyscy otaczali ją miłością, cieszyli się, że jest między nimi, że jest z nimi. Ale na tych spotkaniach stało się coś szczególnego. Otóż poznała, oprócz tych przyjaciół, które znalazła wśród dzieci, wśród swoich rówieśników, poznała najwspanialszego przyjaciela w Jezusie Chrystusie. Zrozumiała, że Jezus Chrystus przyszedł kiedyś na tę ziemię, by między innymi dla niej oddać swoje życie. I zaprosiła go do swojego serca jako swego zbawcę i przyjaciela. I cieszyła się tą radością, tym oczekiwaniem, że kiedyś będzie mogła spotkać go znów. Któregoś dnia, gdy Jim Blake prowadził te spotkania w grupie młodzieży, w pewnym momencie, gdy wyczytał nazwisko tej dziewczynki, zapanowała cisza. Wyczytał je jeszcze raz, sprawdzając listę obecności, ale znów milczenie. I szybko zorientował się, że nie ma jej dzisiaj na spotkaniu. Poprosił swojego zastępcę, aby prowadził dalej spotkanie, a on pobiegł na tą biedną ulicę do tego biednego domu, tam do sutereny. I kiedy wszedł, zobaczył, że na czymś, co ledwie przypominało łóżko, była ona. Kaszlała coraz mocniej, była coraz słabsza. Pochylił się nad nią, przywitał się ciepło, a potem powiedział: kiedy czytałem listę obecności, nie odezwałaś się. Ona popatrzyła na niego i słabym głosem powiedziała: kiedy w niebie będzie czytana lista obecności, na pewno tam będę. Spędził z nią pozostałe godziny, aż później spokojnie zasnęła na jego rękach, kończąc swoje młode życie. Kiedy Jim Blake wrócił do swojego domu, nie mógł spać, przejęty tym, co usłyszał, tym, co zobaczył. I całe nocne godziny, które wtedy dane mu było przeżyć, przeżył pisząc pieśń. Słowa, muzykę. Pieśń, jedną z najbardziej znanych pieśni. Pieśń, o której po latach powiedział, gdzieś kończąc swoje życie: napisałem kiedyś pieśń. Pieśń, w której nie zmieniłbym ani jednego słowa, której nie zmieniłbym ani jednej nuty. Pieśń, którą wielu z was zna, która zawiera między innymi takie słowa: pełen szczęścia dzień to będzie, gdy nasz Jezus zjawi się, gdy wierzących wzbudzi z grobów Jego głos. Gdy Pan wiernych swoich zwoła, gdy Pan wiernych swoich zwoła, tam i ja na wieki w niebie będę z Nim. Czy dzisiaj chciałbyś może podobnie jak ta mała dziewczynka powiedzieć: Boże, gdy w niebie będzie czytana lista obecności, na pewno tam będę. Chcę tam być. Chcę, aby spełniły się moje marzenia. A Ty jesteś największym moim marzeniem. Życzę wam, drodzy, aby Jezus Chrystus był tym, który jest w waszym życiu największym spełnionym marzeniem. Potężny głos.
zamieszka wraz z nimi i będą Jego ludem. Sam Bóg Wszechmocny będzie pośród nich. I otrze wszelką łzę z oczu ich, na zawsze zniknie smutek z ich serc. Odtąd śmierci już nie będzie, ni krzyku, ni boleści, gdyż pierwsze rzeczy przeminęły już. Wszystko nowym czynię, rzekł ten na tronie, słowa te prawdziwe i pewne są. Ja pragnę cebu dam darmo ze źródła żywych wód. Kto zwycięży, będzie synem mi. I stało się. Początek.